Omikron. Drugi przypadek w Polsce. Zakażona trzyletnia dziewczynka Omikron. Drugi przypadek w Polsce. Mamy potwierdzony drugi przypadek koronawirusa w mutacji Omikron w Polsce. Zakażona to trzyletnia dziewczynka zamieszkała w Warszawie, przekazało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Nowym wariantem koronawirusa Omikronem zakaziła się trzyletnia dziewczynka ze stolicy. Pozytywny wynik testu PCR uzyskała 14 grudnia. Próbka sekwencjonowana była w laboratorium w Katowicach, dodało Ministerstwo Zdrowia. Omikron. Pierwszy przypadek u 30-latki z Lesotho Resort zapewnia, że sprawa jest analizowana przez GIS. W czwartek katowicki Sanepid potwierdził pierwszy przypadek wariantu Omikron koronawirusa w Polsce. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho która w ubiegłym tygodniu uczestniczyła w szczycie cyfrowym ONZ w Katowicach. Obecnie przebywa w izolatorium w Myszkowie, czuje się dobrze, poinformował w czwartek wojewoda Śląski Jarosław wieczorek. Omikron. Zawrotne tempo rozprzestrzeniania się nowego wariantu pierwszy przypadek zakażenia nowym wariantem Omikron na świecie wykryto w listopadzie w RPA. Od tamtej pory stał się przedmiotem badań. Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus informował, że do tej pory omikrona wyryto w 77 krajach. Zaznaczył, że nowy wariant rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie. Natomiast Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i kontroli chorób PECS w środę ostrzegło, że istnieje bardzo wysokie ryzyko, że nowy wariant koronawirusa omikron stanie się dominujący w Europie na początku przyszłego roku i doprowadzi do rosnącej liczby ciężkich zachorowań na COVID-19.